Witam w takim razie w imieniu Filipa i swoim, w imieniu Fermentum Mobile i Mazowieckiego Oddziału Terenowego. Fajnie, że jesteście. Filip jest naszym sponsorem, sponsoruje m.in. jako Fermentum Mobile i Mazowiecki Oddział Terenowy i Warszawski Konkurs Piw Domowy. Tak? A, nie podpisaliśmy jeszcze, podpisaliśmy. Nie, znaczy konkurs tak, ale że wasz oddział ja sponsoruję, to pierwsze słyszę. No, tutaj słyszałem, że będziesz coś miał dla niektórych uczestników. Dzisiaj. Dzisiaj. A no to tak, no. No to tak, ale to jest generalnie dla warszawiaków, nie tylko dla oddziału terenowego. Okej. Ja też nie. To 80% wy nie dostaniecie. Do meritum, słuchajcie, jeżeli ważycie piwo w domu albo zastanawiacie się, czy to robić, to się nie zastanawiajcie, bo warto. Warto przy okazji korzystać z drożdży płynnych, bo bardzo ułatwiają i dają lepsze efekty przy ważeniu piwa w domu. No i Filipie, powiedz nam, jak twoje drożdże płynne zachowują się w różnych stylach piwnych, które możemy sobie w domu uważać, w jaki sposób ułatwiają nam codzienną pracę przy kotłach. Może brawa na zachętę, bo Filip do nas przyjechał specjalnie z Gdańska. No tak, to prawda. Ja bym ci powiedział, że one ułatwiają te płynne drożdże. Sorry, nie? W sensie często utrudniają. Albo jest trochę z nimi więcej roboty, ale za to wychodzą lepsze piwa, a tak naprawdę w piwowarstwie domowym chodzi o to, żeby były jak najlepsze piwa. Czy wszyscy jesteście piwowarami domowymi? Kto jest piwowarem, ręka do góry? A, czyli no dobra, wszyscy. I teraz, nie, tam pan chyba nie jest, tak? Pan nie podniósł ręki? Bo pan nie jest jeszcze piwowarem. Nie przyznaję się. Ale chce pan być? Bieżący, nie praktykujący. O właśnie. A teraz kto z obecnych piwowarów używa już płynnych drożdży? Okej, ale są tacy, którzy jeszcze nie używali, tak? No dobrze. To na takich piwowarach najbardziej mi zależy, bo chcę ich przyciągnąć na płynną stronę mocy. No jest ta. O, to wie pan. Mógł się panie przyznawać. Te nagrody to nie będą dla pana już, nie? Trzeba przekonać. Dobra, tak se żartuję tylko. Nie no, drożdżoła i to są bardzo dobre, ja nie mówię. Sam kiedyś używałem, nie? Ale to mi przeszło. No dobra, słuchajcie, ja ze swojej strony spróbuję wam, nie wiem, coś opowiedzieć o tym, po co w ogóle płynne drożdże, tak? O moim jakby takim przekonaniu. Ja jestem piwowarem domowym od 12 lat. Zacząłem dosyć no, dawno temu. Długi czas byłem taką pieczarką, w sensie ważyłem u siebie w domu i nie wysyłałem na żadne konkursy. Nawet nie wiedziałem w sumie, że są, ani na żadne fora nie wchodziłem. Tylko po prostu sobie robiłem piwka, dosyć szybko. Gdzieś tak, znaczy tak, zacząłem od brukitów, później ekstrakty i samodzielne chmielenie. I tak gdzieś po roku spróbowałem, a może to zacieranie w końcu wyjdzie, może nie wyjdzie. No i zacząłem zacierać, faktycznie wyszło. I dosyć również w miarę szybko zacząłem stosować płynne drożdże. Bo kolega, który tam razem ze mną zaczął, no gdzieś tam wyczytał, że dają lepsze rezultaty, że są lepsze piwa. No i faktycznie okazało się, że Hefeweizen zrobione na suchych drożdżach, a zrobione na płynnych, no jest rzeczywiście bardzo duża różnica, że ten na płynnych jest takim rasowym, super Weizenem, tego nigdy nie udawało się jakby uzyskać na drożdżach suchych. No i tak to się zaczęło. Jakiś tam 4 lata temu, tak, stwierdziłem, że chcę piwem się zająć zawodowo, że to jest moja pasja, no ale nie chciałem zakładać browaru, tylko chciałem coś innego, no i wymyśliłem drożdże. Ja sam nie jestem ani mikrobiologiem, ani biologiem, mam wspólnika, który jest właśnie, ma takie wykształcenie kierunkowe, to jest takie połączenie jakby jego wiedzy uniwersyteckiej, bo jest pracownikiem naukowym,
na Uniwersytecie Gdańskim i mojej jakby wiedzy o piwie, o rynku piwa i to jest takie właśnie, no uważam, dobra współpraca między kimś, kto jest z, no w cudzysłowie ze świata no biznesu, czy tak no ma jakiś kontakt z rynkiem, tak, z kimś, kto siedzi na uczelni, jest takim książkowym molem, ale ma doświadczenie laboratoryjne w swojej wie. No i tak to się zaczęło. Czemu to mnie nie działa teraz, kochani? A, bo wyłączyłem. O, słuchajcie, mamy swój własny bank szczepów. Tak to jest, że każda taka firma, która chce nam namnażać drożdże, musi zbudować swój własny bank, tak? Ten bank zbudowałem no, ja razem z moim wspólnikiem, korzystając z jakichś jego kontaktów na uczelniach, z różnymi jakby no, bankami drobnoustrojów. Ja wiedziałem, co chcę uzyskać i tak jakoś sukcesywnie sobie ten bank budowaliśmy, rozszerzając go później jeszcze, tak? Te szczepy pozyskaliśmy właśnie z banków w Europie, ale już teraz nie tylko, ze Stanów Zjednoczonych też. Przechowujemy wszystkie szczepy w warunkach głębokiego wymrożenia, minus 80 stopni. To jest taka najlepsza metoda na dzień dzisiejszy do no, długotrwałego przechowywania drobnoustrojów generalnie, tak? Tak się przechowuje zarówno bakterie, jak i właśnie drożdże. Chodzi o to, ta tak niska temperatura sprawia, że no, komórki drożdżowe w tej temperaturze zupełnie nie metabolizują, tak? Są jakby zahibernowane. Nie żyją, ale nie umierają, tak? Więc są stabilne genetycznie, bo skoro nie rozmnażają się, nie ma tam duplikacji DNA i tak dalej, tak? Więc, pytanie, czy nie ma problemu na przykład z rozsadzaniem tej komórki drożdżowej? Przez to, że tak jest zamrożona? Nie, bo to nie, są takie specjalne metody na to przechowywanie, tak, że sobie z tym radzimy. Także to nie, to nie jest kłopot. No i one tam sobie siedzą i my co jakiś czas je wyciągamy i przywracamy je do życia, tak? I później w laboratorium, bo tak naprawdę nasza firma to jest takie laboratorium. Namnażamy. To jest lista naszych szczepów. Jeszcze w Lublinie, jak byłem, była akademia 2 tygodnie temu. To jeszcze nie zaktualizowałem tej listy i była niekompletna, ale już teraz do Warszawy, jak tak, pomyślałem do Warszawy, jadę, robię ją, nie? Jest teraz w naszej ofercie 20 szczepów. W międzyczasie jeden szczep wyleciał. Trochę doszło. No, to jest generalnie górna fermentacja, tak? Dlaczego? Ja się wywodzę z piwowarstwa domowego, jakby w pierwszym rzędzie do piwowarów domowych ta nasza oferta miała być skierowana. Stąd no, wśród piwowarów domowych raczej górna fermentacja przeważa, tak? Nie wszyscy mają warunki, żeby robić lagery, a szkoda, ale no, to jest trudniejsze, tak? Stąd w naszym banku są tylko dwa szczepy jakby dolnej fermentacji na już teraz 18 szczepów górnej fermentacji. No jest taka grupa szczepów takich no wyspiarskich, tak, z wysp brytyjskich. Później są szczepy belgijskie, 20, których jest no sporo, razem 6, tak. Później są właśnie dolniaki, później są ale niemieckie. I później są ale z różnych jakby części świata, tak? Tak to można zaklasyfikować. Amerykańska pszenica, grodziskie tu jest, norweski ten taki szczep i jeszcze tam dwa inne, tak? Czyli co 10, tak? No tak to pogrupowałem, tak? Dziesiątki to są te brytyjskie, 20 to są belgijskie. No tak po prostu, tak? No siadłem i wymyśliłem, to nie. Nie ma w tym jakichś wielkich filozofii, ale no, jest to jakoś pokładane. Nie sądzę, żebyśmy, no nie wiem, w najbliższym czasie jakoś rozszerzali jeszcze tą listę. Może za jakiś czas, tak? Ale no, moim zdaniem jest ona w miarę kompletna, tak? Taka, że no, pokrywa no,
przynajmniej 80% jakby spektrum zainteresowania piwowara domowego. Takie jest moje zdanie. Dlaczego w ogóle drożdże płynne? Przede wszystkim dlatego, że jest dużo więcej szczepów dostępnych w formie płynnej niż w formie suchej. Tak? To wynika moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze ekonomia. Ten proces jakby liofilizacji drożdży, no on się opłaca tylko dla bardzo dużych wolumenów, więc trzymanie takiej dużej ilości jakby szczepów, no pewnie mogło, no nie wiem, może by się nie opłacało, chociaż z drugiej strony jak spojrzeć na te wielkie firmy, tak, bo to jest kilku takich graczy, Fermentis, część jakby grupy francuskiej, L'Allemand, tak, no nie chcę z francuska tego wymawiać, ale to jest firma kanadyjska, no więc pewnie może jakby wyprodukowali, gdzieś tam do Chińczyków to wysłali, to by to się sprzedało, nie? Ale jest też jeszcze drugie ograniczenie, nie wszystkie szczepy, no bo ta forma płynna, czyli jakby no takie żywe komórki drożdżowe, to jest taka forma naturalna, tak? A to suszenie no jest jakimś takim dosyć drastycznym dla drożdży procesem. Nie wszystkie szczepy się do tego nadają. O, bardzo dziękuję. To jest moja ulubiona, słuchajcie, takie pudełko na drożdże i na wiosnę zostawiłem tutaj i Olek był taki miły, że mi przyjechał. Bardzo ci dziękuję. W domu trzymałem przez pół roku. Tak, brawo, szacunek, Olek. Szacunek. Nie wszystkie szczepy dobrze znoszą ten proces suszenia. I moim zdaniem to zawsze będzie jakiś kompromis, tak? Pomiędzy tym, jaki dany szczep daje profil smakowo-zapachowy, a tym, jak komórki tego szczepu znoszą to suszenie, tak? Więc no, stąd no, na przykład właśnie ta nieszczęsna pszenica, no zwykle na drożdżach suchych, no wychodzi, takie są moje doświadczenia, tak? No wychodzi dużo gorsza, bo to jest jakiś właśnie taki kompromis przy doborze tego szczepu. Więc więcej szczepów i generalnie na płynnych, generalnie, to nie jest jakby no taka reguła, bo jeśli weźmiemy jakiś taki styl z neutralnymi drożdżami, gdzie dużą rolę odgrywają amerykańskie chmiele, no to tutaj ja nie będę wam jakby mydlił oczu, tak, i mówił, że przy takich piwach też płynne drożdże są lepsze. Znaczy, może są jakieś aspekty, gdzie to jest lepiej, ale gdzie one dają jakby lepsze rezultaty. Natomiast no to nie jest jakby taki warunek konieczny. Ale przy takich stylach, jak style belgijskie... Okej, bo myślałem, że coś, chcesz jakieś wejście zrobić. Jak style belgijskie, jak właśnie Hefeweizen, no to płynne drożdże dają dużo, dużo lepsze rezultaty. Moim zdaniem też brytyjskie ale też dużo lepsze wychodzą na płynnych drożdżach niż na przykład na Saffale S04. To jest fajny szczep, ale no, ma jakieś tam swoje takie zawężone spektrum. Plusy i minusy płynnych. No, lepsze, bardziej różnorodne piwa. Płynne drożdże dosyć łatwo można pasażować z jednej warki do drugiej, to jeszcze pokażę na końcu. Minusy, no powiedzmy, że są jakieś, tak? Troszkę więcej sprzętu trzeba. Prawie zawsze trzeba robić starter, czyli taką jakby rozbiegówkę. O tym powiem jakby więcej za chwilkę. No trochę więcej dyscypliny czystości, tak można by powiedzieć. No troszkę te drożdże płynne wymagają od piwowara więcej zaangażowania. To robienie startera wymaga przygotowania go, no przynajmniej na dobę przed zadaniem jakby drożdży do głównej porcji brzeczki, albo dwie doby, tak? Więc troszkę trzeba zaplanować sobie to ważenie, nie robić takich akcji no, ad hoc, tak, że o, akurat dzisiaj wstałem rano, jest 9, dzisiaj uważę coś tam, nie? Tak? No, nie uważasz, że nie ma troszeczkę różnicy pomiędzy przygotowaniem startera a uwodnieniem drożdży? Bo to nie ma większego znaczenia, czy to jest 40 minut przed zadaniem drożdży, czy dzień. Przynajmniej w moim odczuciu. No może tak, no ale no wiesz, no jak robisz, wiesz, no ta doba inkubacji z tego startera, no jest jeszcze, no jest dłuższym czasem, tak? No trzeba mieć trochę surowca do tego dodatkowego. No to uwodnienie możesz
możesz jakby zrobić w międzyczasie, gdy tam ci się, nie wiem, gdy ci się gotuje brzeczka, no, tak? No. Także no jest jakby prostsze, tak? No suchary są łatwiejsze. No, ja nie mówię, tylko no kwestia, czy się na to godzimy, no, że nie będzie do końca taki piwo jak chcemy, tak? Czy to nie będzie takie zajebiste, nie? No. Także, no przepraszam, to się nagrywa, cholera. Ale to jest slang, to nie jest przekleństwo. Proszę przy montażu to wyciąć. Dobrze. Dziękuję bardzo. To na live. A to live akurat. Tego nikt nie ogląda. Dobra, więc starter. Faktycznie no, w większości przypadków drożdży płynnych trzeba zrobić starter. Moim zdaniem również przy drożdżach łaista warto robić startery. No bo znaczy tak, sama jakby no saszetka łaista to jest taki mini starterek, tak? Bo tam jest ta saszetka, którą się rozgniata, no to jest taki bardzo mały starter, tak? No i to może działać, nie musi, zależy jaka data jest tej saszetki, tam produkcji, tak? Różnie z tym bywa. Znam opinie piwowarów, którzy twierdzą, że nie zrobili startera, wlali samą tą ten płyn, tak, którego jest tam 125 ml, tylko że to nie są same drożdże, tak? Jakby to było 125 ml w takiej gęstej, to by było fajnie, ale tam tak nie jest. Kto stosował drożdże łaista, ten wie, że no, to jest dosyć rzadki płyn, tak? Także no, znam sytuację, gdy ludzie wlewali to po inkubacji dobrze jakby napuchniętą taką saszetkę. No i mieli bardzo długi lak i coś tam nie poszło dobrze. Oczywiście to nie jest reguła, ale no moim zdaniem taka saszetka nawet po inkubacji nie zawiera takiej ilości komórek, jaka jest napisana. Tak jest moje zdanie. Jakie jest optymalne stężenie brzeczki na starter? Zaraz o tym powiemy, dobra? Bo to będzie slajd taki i ten. Wszystko sobie powiemy. No więc ten starter jest taki, jak ktoś, nie wiem, piecze chleb, albo nie wiem, robił ciasto drożdżowe, albo pamięta, jak babcia robiła ciasto, to starter to jest taki zaczyn, tak? Trzeba obudzić drożdże wyjęte z lodówki, tak? Żeby one przygotowały się jakby do tego większego zadania, które im zadamy za tam chwil parę. Po co starter? Po pierwsze więcej komórek, bo sobie namnażamy, tak, te komórki. Po drugie, komórki drożdżowe są w fazie jakby metabolizmu. Są obudzone, wiedzą co mają robić, są w środowisku, w którym będą docelowo pracowały, tak, i to skraca czas ich jakby adaptacji w tej głównej porcji brzeczki. Efekt szybszy, start i lepszy przebieg fermentacji. Generalnie no, unikamy jakichś tam błędów, tak, znaczy, może nie błędów, zmniejszamy sobie ryzyko na jakieś niepożądane jakby tak efekty fermentacji. Tak? Taki jest generalnie cel. Oczywiście to nie jest gwarant, bo w mikrobiologii nic nie ma na 100%, ale zwiększamy swoje szanse. Tak? Tak to działa. Parametry startera. Objętość między 1 a 2 litry. No to jest taka moim zdaniem najlepsza. Ja robię zwykle takie startery albo 800 mililitrów, czyli trochę mniejsze, a najczęściej robię 1,2 litra. Dlaczego? Bo w mojej kolbie kreseczka jest akurat właśnie na 1200 ml. No i tak akurat mi to wychodzi, nie? Ładnie. Większe startery można, ale no... ma to związek z tym, czy dodajemy cały starter, czy tylko tą gęstwę drożdżową. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby dodawać cały starter, więc nie chcę, żeby ten starter miał zbyt dużą objętość, tak? Żeby no, nie rozrzedzić za bardzo tej mojej brzeczki, żeby też jakby starter nie miał jakiegoś dużego wpływu na smak jakby gotowego piwa. Czas inkubacji między 12 a 48 godzin, najlepiej około 24 godziny. To jeszcze pokażę na wykresie, dlaczego, skąd się biorą te 24 godziny. Temperatura inkubacji startera, no generalnie ciepło, tak? Temperatura pokojowa, jeśli możemy trochę cieplej, to tym lepiej. Drożdże zarówno dolnej, jak i górnej fermentacji bardzo dobrze się czują
no w cieplej, tak? Szybciej jakby wtedy metabolizują. Słucham. Czy te wszystkie jakby sugestie są w instrukcji waszych drodzy, jak się kupuje? Czy robisz sobie zdjęcia? Wydaje mi się, że są. Znaczy instrukcja jest u nas na stronie, oczywiście powieszona. Nie pamiętam już, no. Boże, ja też panu mogę przesłać tak tą prezentację. To nie jest tam żadna ten, także. Ale no jak palce zdjęcie, nie ma sprawy. Więc drożdże dolnej fermentacji również inkubujemy w cieple, tak? One lubią ciepło. To, że mają taką cechę, że mogą fermentować w niskich temperaturach, to jest ich takie przystosowanie środowiskowe, tak? Ale one też lubią ciepło, no. Każdy woli leżeć pod palmą niż tam w jakiejś tundrze sobie mrozić tyłek, tak? Surowiec, suchy lub płynny ekstrakt słodowy. Oczywiście można użyć brzeczki z jakiegoś tam poprzedniego ważenia. No ja stosuję taką metodę, że zawsze w lodówce mam w słoiku po prostu płynny ekstrakt słodowy i jak potrzebuję zrobić starter, to sobie wyciągam, rozgrzewam ten ekstrakt słoiku w kuchence mikrofalowej, tak żeby on zmniejszył swoją lepkość. Odmierzam sobie tam te 120 gram na litr wody. No i tak to robię. Oczywiście suchy też można tą brzeczkę z jakiegoś tam poprzedniego ważenia. Oczywiście brzeczkę, jeśli mamy z poprzedniego ważenia, tam sprzed tam iluś dni, nie przechowujemy jej w lodówce, tylko jeśli już to mrozimy, tak? W lodówce taka brzeczka po jakimś czasie na pewno i tak przerośnie, tak? Bo no ona zwykle nie jest jakby no sterylna, lodówka też nie jest miejscem sterylnym, także jeśli chcemy dłużej jakby taką brzeczkę przechowywać, to możemy ją zamrozić, później przygotować i ten. Ale taki ekstrakt no, jest takim, myślę, wygodnym jakby no sposobem, bo mamy go zwykle pod ręką. Gęstość brzeczki, czyli jakby ekstrakt tej brzeczki starterowej między 7 a 10. Niżej nie warto, bo jest jakby za mało wtedy jedzenia dla tych drożdży. Wyżej też niedobrze, bo powyżej 10 Belgie już jakby tak zwane ciśnienie osmotyczne, czyli no różnica w stężeniu cukru między brzeczką a tym, co w środku jakby drożdża siedzi, jest już na tyle duża, że to jest dla komórek drożdżowych dodatkowy, dosyć duży stres. W starterze chodzi o to, żeby zrobić drożdżom jak najlepiej, żeby one miały jak najlepsze warunki, żeby ich nie stresować, tak, żeby się najszybciej i w najefektywniejszy sposób namnożyły. Napowietrzenie tego startera, no jeśli mamy taką metodę, tak, zwykle to się robi jakimś takim no, potrząsaniem. Jakieś pożywki wtedy do tego jeszcze? Pożywki, w sensie jakieś takie suplementy, czy coś takiego? Wejdziecie sobie wykład Filipa z festiwalu sprzed dwóch lat, nie, dwóch lat równo. Tak, dwa lata temu jesienią, jak w tych kombinezonach żeśmy wyskoczyli, to wtedy to było. No, ale znaczy tak, ja nie mam doświadczenia z takim suplementowaniem. Ja, znaczy brzeczka piwna jest jakby generalnie takim kompletnym, kompletną taką pożywką dla drożdży piwowarskich. Oczywiście można... Brakuje cynku. No to też tak nie do końca prawda. No można to suplementować, ale ja nie mam zdania, tak? Bo ja tego nigdy nie robiłem. Także no eksperymentujcie. Nie, z tym cynkiem po części jest to prawda, ale też nie do końca. No spokojnie można tego zaniechać, tak? Bo nie jest to jakby warunek konieczny, żeby nie wiem, no starter się do czy żeby piwo się udało. Czy ktoś doświadczonych piwowarów tutaj stosuje taką suplementację? No a czym suplementujesz? Ja dodaję zwykle takiego cynkowego jakiegoś preparatu, zwykle to jest chyba jakiś oktanian cynku, czy no. Coś takiego. To są zwykle takie cynkowe preparaty do dla człowieka, antyinfekcyjne czy coś takiego, bo cynk jest podobno bardzo dobrze wpływa na odporność człowieka. W sensie na pewno dużo lepiej niż witamina C. No. Ja zwykle takie preparaty wrzucam w ilości 2,5 mg na 10 litrów brzeczki. No to pytanie, jak to odmierzyć w domowych warunkach? Inaczej.
do litra, do startera nie wrzucam. Okay. Chyba, że drożdże są po terminie. Okay. Jeżeli są po terminie, to wrzucam i nie bardzo się przejmuję tym, że będzie tego za dużo. Okay. Bo biorąc pod uwagę to, że na przykład że część cynku się wytrąci w postaci soli jakiejś po gotowaniu, że może tego cynku nie zostanie tyle, co mam, bo to na przykład jeżeli mam napisane na opakowaniu, że jest 15 mg cynku w opakowaniu, no to wrzucam, nie wiem, tam tyle, żeby tak, żeby wyszło mi plus minus 2,5 mg. No dobra, a teraz... 10 mg to ćwierć tabletki. A czy robiłeś taki jakiś wariant porównawczy? Nie. No bo to jest dla mnie... To byłby jakiś dowód, no, tak? To jest jako mikroelement. ...prawidłowej budowy jakby komórki. No bo teraz komórki się rozmnażają, ale one jeżeli nie mają wszystkich niezbędnych elementów do reprodukcji, to po prostu te komórki nowe będą upośledzone. Jeżeli nie ma tego cynku, to one po prostu one się zbudują, tylko że one nie będą jakby na 100% nie będą mieć tego potencjału. Nie? No, kwestia tylko taka, że cynk i wszystkie tak naprawdę tak, mikroelementy rzeczy są obecne. Tak? Pytanie, czy są optymalne jakby ilości. No. Więc no tak jak mówię, trzeba by zrobić taki po prostu eksperyment porównawczy, tak? Bo to, że tego dodajesz i masz dobre efekty, nie znaczy, że jakbyś tego nie dodawał, to nie miałbyś taki sam efekt. Albo ja powiedziałem, że mam dobre efekty. Dodaję z przyzwyczajenia, bo prawie tak powiedziałem. Okej. Ale więc pytanie, czy byśmy wyczuli tą różnicę też, bo to może być bardzo subtelne. Także... A na przykład, czy wy u siebie w firmie na przykład badacie jakby budowę, patologię tych drożdży. Czy macie taki sprawę? No na przykład, jak się czy łatwo jest rozróżnić poszczególne szczepy drożdży pod mikroskopem? To się bardzo różnią. Nie jest łatwo. Niektóre się różnią morfologicznie mocno, ale są takie szczepy, których się no, nie da odróżnić tak na oko. Także to nie jest jakby łatwa sprawa. No i dobra, i teraz na przykład rozmnażacie drożdże i teraz skąd wiecie, czy one się rozmnażają w sposób prawidłowy? Czy w tych nowych komórkach drożdżowych czegoś nie brakuje? Na przykład cynku. No jakby brakowało, to by się nie namnożyły po prostu. No, znaczy nie no. Znaczy tak, my hodowle nasze suplementujemy. Mamy na to specjalny swój przepis, do którego żeśmy doszli przez tam dosyć dłuższy czas, także my suplementujemy, ale to jest trochę inna bajka, bo nam zależy na jak na największym przyroście tej biomasy, a no browar to nie laboratorium, tak? Ja tak uważam, także no eksperymentujcie, ale jeśli tego nie będziecie robić, też nie martwcie się, tak? O tym jeszcze powiem, tak? O dwóch podejściach do jakby piwowarstwa i do robienia starterów. Naukowe i takie rzemieślnicze. I przedstawię wam swój pogląd na ten temat. Jedziemy dalej. Tak, to jest taki wykres obrazujący jakby krzywą wzrostu, przyrostu liczby komórek drożdżowych w funkcji czasu. Zauważcie, że ta oś rzędne, tak? Tu są odcięte, a tu są rzędne. Jest logarytmiczna, tak? Jest to ten wzrost jakby komórek jest faktycznie wykładniczy. Mnożą się bardzo, bardzo szybko. I takie okienko najlepsze do zadania takiego startera jest tutaj. Właśnie między no powiedzmy 20 a 20 tam 30. A 30, tak? No więc w środku gdzieś jakaś tam 25 godzina. Dlaczego? Bo drożdże są już całkiem nieźle namnożone, tak? Ileś tam rzędów wielkości jest więcej tych komórek, ale jeszcze są w fazie tego namnażania. Później, gdy już się skończy jedzenie, zaczyna się taka faza jakby no stacjonarna. One już tak się powoli jakby wyłączają i oczywiście to też nie jest zły moment, tak? Jeśli przegapimy to, bo tam, no nie wiem,
nie musimy brać, nie wiem, no wolnego z pracy, żeby tam w tej 24 godzinie akurat nie dodać, bo ten, tylko spoko. Możemy do 16 posiedzieć. Ale to jest jakby takie optymalne okienko, tak? Dużo drożdży, ale jeszcze w fazie namnażania, gdy one będą wrzucone do tej głównej porcji brzeczki, maksymalnie szybko wtedy podejmą fermentację. To samo się tyczy drożdży płynnych i suchych? Czy suche potrzebują na przykład więcej czasu, żeby się przystosować do nowego środowiska? To znaczy tak. Suche należy uwodnić najpierw, tak? Wsypywanie suchych drożdży bezpośrednio do brzeczki nie jest dobrą praktyką. Szacuje się, czy to jakby było to zbadane, że w takim wariacie około 50% komórek drożdżowych w drożdżach suchych od razu umiera, tak? Bo te suche drożdże mają bardzo cienkie jakby ściany komórkowe i to ciśnienie osmotyczne, które jest które wystąpi, gdy je wsypiemy do brzeczki, przynajmniej to ciśnienie po prostu porozrywa, tak? Te cienkie błony komórkowe i mamy od razu na starcie jakby tak to 50%. Ja rozumiem, że jak nawodnimy drożdże, to po prostu wewnątrz komórki głównie będzie woda. A no tak. W przypadku drożdży płynnych mamy już pełnoprawną, tak jakby komórkę drożdżową zdrowie. No tak. Drożdże, które były zdrowizowane, to jest zupełnie inna komórka, która nie wie, w jakich warunkach ona będzie pracować w niedalekiej przyszłości. Ja rozumiem, że jądro komórkowe, ona najpierw musi zbadać otoczenie i ono dostosowuje swoją budowę co do otoczenia, w którym będzie żył. Tak? Jeżeli uwodniamy, no to on myśli, że będzie żył sobie w wodzie, a na przykład za pół godziny dodamy do brzeczki. No tak, aczkolwiek no też nie demonizowałbym tego, no drożdże ostatecznie mają zrobić dla nas jakby no robotę. Wrzucenie, znaczy, no jak można by temu zaradzić? Trzeba by najpierw uwodnić drożdże, jakby suche, a później jeszcze zrobić z nich starter. No tylko, że to takie trochę jest masło maślane, znaczy, można oczywiście, tak? Znam ludzi, którzy robią startery jakby uwodnionych suchych drożdży, nie? No tylko to wtedy chyba lepiej sięgnąć po płynne. No, ja tak uważam, ale no drożdże suche na pewno trzeba uwodnić, a nie wsypywać do brzeczki, czy zrobimy z nich starter, czy nie, no to już jakby no, sprawa wtórna. Saszetka drożdży suchych zawiera dosyć dużo komórek, także no moim zdaniem robienie startera z takich uwodnionych suchych drożdży no trochę mija się z celem, ale no jeśli ktoś... A nie będzie szoku osmotycznego w przypadku, bo jak je nawodnimy, to tak będzie bardzo duże... No będzie, więc po to trzeba dać im chwilkę czasu, żeby się jakby uwodniły, żeby no wciągnęły wodę, tak, do tych swoich komórek, no i później no nie ma im lekko, no ale... Ale żaden drożdżom nie ma lekko w tak jakby słodkim środowisku, tak? Także to no trudno, tak? No drożdże mają nam zrobić robotę i tyle. Jeszcze mam jedno pytanie, tak? Odnośnie napowietrzenia startera. Skąd mamy wiedzieć, czy on nie będziemy wiedzieli, no to... Just do your best and don't worry, o tak bym powiedział. Nie? Mieszać to na przykład przez 24 godziny, czy... pomieszać tam na przykład, nie wiem, przez 2 godziny i starczy. Sam starter jakby? Tak. Na mieszadle 2 godziny? Trochę za mało, no to te 2 godziny to drożdże będą rozpoznawały tak naprawdę to środowisko w ogóle brzeczki, nie? Także. Co? Czyli ile taki optymalny czas? No, minimum 12 godzin, tak? To jest, no tak, no bo to 48 to jest za długo? No trochę długo, no ale też, no tak jak mówię, drożdży będzie dużo, tylko że będą już w tej takiej fazie stacjonarnej. Samego napowietrzenia? Aha, okej, okay, bo ja myślałem, że pan o tą inkubację pyta. Wie pan co, a robi pan w kolbie, czy? No to niech pan energicznie po prostu zabełta w ręku, tak, tą kolbą i to będzie lepsze napowietrzenie niż kręcenie tej brzeczki
na mieszadle. Tak, tak, taka jest moja rada, bo trzymanie na mieszadle tak naprawdę nie jest jakimś super metodą napowietrzania. To jest, głównie tam chodzi o mieszanie, tak? O homogeniczność tego, tego roztworu. A ten wirek niespecjalnie ma funkcję tak naprawdę napowietrzającą. Naprawdę? To ze wszystkim, co czytałem chyba. Znaczy wśród może nie jakichś specjalistów, ale no napowietrzanie na mieszadle to miało być o hach, a to wyłtanie co kilka godzin to... No dobra, znaczy tak. Musisz to tak rób. Nie no, znaczy jasne. Znaczy... Zawsze lepsze jest to napowietrzanie w kolbie, prawda? Ale to nie jest też idealny sposób. Moje zdanie jest takie. To, że lepiej się namnażają drożdże na mieszadle, to fakt, ale to nie wynika z napowietrzania od czego, tylko z tego, że cały czas ta zawiesina jest jakby homogeniczna. Bo gdy się miesza ręcznie, ja przyznaję się szczerze, obecnie w domu już mieszam tylko ręcznie, ale to wynika z takiego prozaicznego jakby no powodu, że ten dipol magnetyczny w mojej kolbie stuka tak ty. I mojej żonie to przeszkadza. No i sorry, no jeśli teoria się nie zgadza z praktyką, tym gorzej dla teorii, no. Musisz dużo zainwestować. Nie? No nie, no dobra, ale... Ale mieszanie ręczne to nie zamiast. Jeszcze o tym powiemy. A to po co jest ta homogeniczność? Znaczy ja potem robię tego cold crusha, żeby drożdże... Co to jest? Do lodówki wrzucam. Żeby opadło to na dół i tak nie wszystko zlewać. Okej. No dobra, no ja tak nie robię, ale to... Ale to nie jest źle, nie? No ja też akurat robię cold crusha i nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest... No właśnie, to pytanie. Słuchajcie, to jest, wiecie, tak jak wyższość świąt wielkiego, Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Znaczy, zauważcie, że znaczy, ja jestem zwolennikiem dodawania startera od razu bez cold crusha. Z płynem, tak? Tak. Dlatego tych starterów nie robię takich pojemnych bardzo, tak? Litr, tak, no litr 200 to jest jakby mój max. Ja chcę, żeby drożdże w fazie metabolizmu rozbujane bardzo mocno wrzucić do brzeczki, tak, żeby one jak najszybciej mi podjęły fermentację. To jest mój cel. Ale oczywiście to też jest dobra metoda, tak, żeby zlać sobie tą brzeczkę starterową, która no nie jest jakaś tam najlepsza, tak. I faktycznie tylko zadać samą gęstwę drożdżową. To też jest dobra metoda. No ja stosuję tą inną, ale to jest jakby warsztat piwowara, tak? A to ze swojej praktyki możesz powiedzieć, że wlanie tego razem z płynem nie wpływa na smak piwa? Tak, mogę powiedzieć, że wlanie tego nie wpływa na smak piwa. No może w jakimś kelszu, czy... Jeden litr, tak? A jak na przykład chcemy przerobić tam... Jest 17 BMG, to wtedy to jest wystarczające z tego stanu. No, no tak, no nie, to wtedy nie do końca. Ja po prostu piwa 17 BLG robię zawsze na gęstwie, tak? Zebranej. I tyle, no ale nie, no lepiej byłoby wtedy zrobić faktycznie większy start i faktycznie wtedy lepiej zlać tą brzeczkę, no bo 2 czy tam 2,5 litra, tak, no wlewać to już tak, no. Może to nie do końca dobre, nie? Ale no, ale tak jak mówię, to jest jakby element warsztatu piwowara. Ja uważam, że każdy sobie powinien wypracować jakąś swoją metodologię. No jeśli to działa, no to wtedy jest okej, okay, tak? I a tylko tyle. Teraz jak na przykład mnóstwo browarów robi tak, że ma ważelnię dwa razy mniejszą niż tam. No. Wlewają to na przykład po 24 godzinach. Zalewają jedną barkę, drugą no. Barką. I teraz jaki to ma wpływ na jakby życie tych drożdży? Bo one przechodzą zupełnie w inną fazę już i teraz dolewają im świeżej brzeczki. Mhm. Nie widzę w tym problemu. To jest moim zdaniem bardzo dobra metoda. Wręcz dająca bardzo dobre rezultaty.
że to tutaj nie ja nie mam z tym problemu. To ja tę metodę nawet moim klientom, browarom rzemieślniczym polecam. Notując tak, z tego wykresu wynika, że po 24 godzinach one zaczynają już przechodzić fazę produkcji alkoholu, czyli z fazy rozmnażania do fazy produkcji alkoholu i teraz dodajesz im następną dużą porcję wrzeszki, no bo tutaj starter jest mały, ale w przypadku browarów tak. Drugie tyle, tak? I czy to przypadkiem nie wpływa negatywnie na pracę tych drożdży? Nie. To jest dotyczy startera. Nie. Moje zdanie jest takie, że nie. I jakby obserwacje moich klientów, z którymi rozmawiam, w sensie piwowarów rzemieślniczych, no tą wiedzę mam jakby tak od nich, tak? Także nie, to nie wpływa negatywnie. Jedziemy dalej. To jest taki skrócony jakby taki diagram, tak? Ja zawsze... Jak to zrobić? No, rozpuszczamy w wodzie, tak? Gotujemy, chłodzimy, sterylizujemy to nasze tam flaszkę. Tutaj akurat w takiej flaszce wlewamy tą brzeczkę i tak dalej, i tak dalej. Jest taki jeden, moim zdaniem, podstawowy błąd i to nie chodzi o 70 stopni tutaj, bo to są Fahrenheit. Jest tu taki moim zdaniem podstawowy błąd, który na tym diagramie no, jest obecny. Spróbujcie nie wiem, zgadnąć albo zła metodologia jakby. 10 minut gotowania, ale za krótko? No nie, to może być okej. Okay, no. Można dłużej, ale to nie jest to, o co mi chodzi. Moim zdaniem takim jakby podstawowym tutaj... Przedostatni z trzecim do najpierw drożdże, a potem brzeczka, tak? Żeby się lepiej zmieszało? Nie, to też nie o to chodzi. Tutaj głównie chodzi mi o to, że chłodzenie brzeczki jest bez przykrywki żadnej. Gdy tą brzeczkę sobie schłodzimy... Ona szklana jest. Co? Co? Szklana. Amerykańska. Hello. Nie, no słuchajcie, faktycznie brzeczkę, gdy już ją chłodzimy, no trzeba ją chronić przed takim otwartym powietrzem, którym no fruwa sobie różnych rzeczy dużo. I jeśli mamy robić starter, no to dołóżmy jakby tak, no starań, żeby ta brzeczka w miarę była czysta. Oczywiście ona się przez tam taką chwilę się, no nie wiem, nie zakazi, tak, ale jakbyśmy no zostawili, nie wiem, taką brzeczkę na godzinę, tak, no to już nie będzie dobrze, no. Zawsze coś może się niedobrego przyplątać. Potrzebny sprzęt. Jakieś naczynie. Słoik. Może być butelka, jak kiedyś robiłem w takiej bardzo podobnej, z takim uszkiem, butelce. No albo kolba. Kolba jest najlepsza. Folia aluminiowa do zakrycia, jakiś dezynfekant taki standardowy, dobrze mieć też taki szybki dezynfekant, jakiś tam despray, tak, albo alkohol taki medyczny. Despray to chyba tak naprawdę to jest coś takiego. Jeszcze to magnetyczna opcja. Dobrze je mieć, ale nie jest konieczne. Ja przywiozłem swoje mieszadełko, które zmajstrowałem sam, na koniec sobie rozkręcimy i możemy zobaczyć. Możecie zobaczyć, jak ja to rozwiązałem. No więc kiedyś w słoiku nawet też robiłem startery i spoko. Lepiej mieć taki duży, na przykład kupić ogórki konserwowe, takie duże, nie wiem, 1,5-litrowy albo 2-litrowy słoik. I mamy taki słoik. Lepiej mieć trochę zapasu zawsze, tak? Bo drożdże czasami lubią wyłazić. Nie wszystkie szczepy, ale niektóre wyłażą i wtedy jest kłopot. Taka butelka, ale najlepsza kolba. Kolba najlepsza dlatego, że no jest wykonana z takiego żaroodpornego szkła i możemy ją sobie postawić na gazie i jałowić tą brzeczkę w tym samym naczyniu, w którym później będzie inkubacja, więc jest mniej przelewania, mniej jakby ryzyka kontaminacji, tak? Czyli zakażenia. Ale gdzieś znalazłem taką fotę, że ktoś taki starter, słuchajcie, w szklance robi, nie? Spoko, też może być.
Nie jest źle. No, byle to było wszystko jakoś tam wyjałowione. Tak, po pierwsze czystość. Dlaczego przy starterze to jest ważniejsze niż... znaczy, jest to bardzo ważny czynnik. Należy na to większą uwagę zwrócić niż przy przerobieniu jakby samego piwa, bo no, jeśli zakazimy sobie tą brzeczkę starterową na samym początku, to rozmnożymy te nasze te niechciane jakby drobnoustroje w bogatej pożywce, w wysokiej temperaturze. No i zrobimy sobie kuku, tak? A w każdym razie możemy, tak? Zwiększymy ryzyko jakiegoś niepożądanego drobnoustroju, bo sami go po prostu namnożymy. Stąd na tym etapie jakby no startera, gdy mamy no relatywnie niską jakby liczbę komórek, tak, mniejszą niż jest nam potrzebna, no to trzeba na to zwrócić uwagę. Pojemniki otwarte na kłódce jak się da, stabilizacja sprzętu, psikamy sobie, nie wiem, tam blat, ręce sobie jałowimy. Dobrze jest samą fiolkę z drożdżami też wyjałowić, żeby w razie jak na przykład coś tam nam wypłynie tak w niekontrolowany sposób z tej fiolki, żebyśmy się nie bali, że to nam zakazi. Tak? Ja miałem kiedyś taką sytuację na samym początku, że jakieś takie testowe piwo robiłem na drożdżach, już nie pamiętam jaki to szczep, chyba FM42 albo FM10. No i otworzyłem taką takiego laboratoryjnego falkona, a drożdże po prostu wyskoczyły mi tak na ręce, więc ja podbiegłem tylko szybko do tego wiadra, gdzie była brzeczka, po prostu wstrząsnąłem z rąk tą piarę taką drożdżową i piwo wyszło, nie? Ale to było to obarczone dużym ryzykiem. To, że wyszło, to miałem szczęście, nie? Zdezynfekowałem, więc no, warto o to zadbać. Po prostu. Tak, po pierwsze czystość, ale pamiętajcie, robimy piwo, a nie operację na otwartym sercu, tak? Też nie spinajmy się tym, no bo tak jak mówię, no, zwiększamy swoje szanse, ale też, żeby to nas, no, nie wiem, nie usztywniło tak, że jak tam, nie wiem, coś zrobimy, co nie było tam 3 razy, nie wiem, no, wyparzone w piekarniku i... Browar to nie apteka. Browar to nie apteka, tak, także i też nie sala, tak, nie sala... operacyjna, także ostatecznie ryzykujemy 20 litrów brzeczki, nie? A nie czyjeś życie, także... No i trochę czasu. No tak, no ja wiem, ale wiecie, no jest tym... Jak piwo skwaśnieje, to zawsze można się chwalić, dobry kwas mi wyszedł w tym roku. No. Ja tak myślę, że to te kwasy, nie? Że ta moda na te kwasy to właśnie się stąd wzięła, nie? Zaczęły się pierdzielić te piwa i... Puśćmy to, nie? Bo kurde, szkoda wylać w kanał, nie? Beczkę. Co? Albo beczkę. Beczkę. Zróbmy wodę na kwas. No. Nie, dobra. To taki żart oczywiście. Aczkolwiek przyznaję, że ja nie jestem fanem piw kwaśnych, no i tyle. Tylko ja lubię wędzonki, o. To lubię. Słuchajcie, to jest taki schemat takiego eksperymentu, który przeprowadził Ludwig Pasteur, ten od pasteryzacji, tak? Zrobił sobie taką kolbę, wygiął ją tam nad palnikiem, taką szyjkę. To się nazywa taka kolba z gęsią szyją, tak? Bo to ma taką, no taką szyję, no, jak gęś. To się podobno. Idźmy dalej. Idźmy dalej. Wyjałowił sobie pewnie w jakimś tam autoklawie swoim prehistorycznym bogatą pożywkę. No i wystawił to na jakby otwarte powietrze. Okazało się, że ta, po tam chyba 2 tygodniach, tam jakimś takim czasie inkubacji, ta pożywka w ogóle nie przerosła, tak? To jest tak, że taka pożywka, no, pożywek laboratoryjnych jest dużo różnych, tak? Ale no, tam jakieś są uniwersalne, one wyjałowione są tak przejrzyste i klarowne. Jeśli się zakażą, to robią się mętne, bo po prostu przerastają jakimiś drobnoustrojami, które tam kolonizują taką brzeczkę. Ta pożywka pozostała mu sterylna. Doszedł do wniosku, że po prostu nie samo powietrze jest jakby źródłem kontaminacji, tylko to, co w nim fruwa, tak? No, nie bez kozery, no, Pasteur jest uważany za ojca mikrobiologii, bo to on
jakby stwierdził, że właśnie są takie drobne mikroorganizmy, które odpowiadają za choroby, za psucie się jedzenia, za psucie się piwa i tak dalej, tak? Mikroorganizmy nie mają skrzydeł, nie fruwają sobie tutaj, są unoszone na drobinach kurzu, tak? I jeśli tylko nie wdmuchniemy ich tutaj, to one tutaj się wszystkie zbiorą, nie zakażą nam tej pożywki. Stąd takie przykrycie aluminiową folią, to jest całkiem, jak na tamtej kolwie, to jest całkiem dobra metoda zabezpieczenia przed takimi kontaminacjami z powietrza. Ilość komórek, jaka jest tam mniej więcej potrzebna, do zaszczepienia 20 litrów rzeczki 12 BLG. Około 120 do 200 miliardów na taką warkę dla Ale'a, 200-300 miliardów dla Lagera. Kilka słów o tym jeszcze. Żywotność komórek takich płynnych drożdży z czasem maleje, tak? O tym trzeba pamiętać. Na pewno taka fiolka przy końcu terminu, który nie jest terminem ważności, to jest data minimalnej trwałości, tak? O tym pamiętajmy. To znaczy, że po tym terminie nie znaczy, że te drożdże są już do jakby no wylania, bo są zepsute. Nie, one są ok, one nic tam, nie wiem, się nie zakaziło, tak? Natomiast żywotność tej gęstwy jest dużo, dużo mniejsza. Stąd taka fiolka przy końcu terminu albo po terminie koniecznie trzeba zrobić starter, bo bez tego ani rusz, tak? Ja często robię piwa na drożdżach, które się przeterminowały u nas w magazynie, no bo szkoda mi ich. I te piwa, jeśli tylko, znaczy trzeba starter obserwować, tak? Jeśli on zacznie żyć, w sensie drożdże zaczną jakby metabolizować, będzie widać, tak? Bąbelki dwutlenku węgla i zwykle taki starter trzeba dłużej inkubować z takiej, no nie najpierwszej świeżości fiolki, ale jeśli ruszy, to spokojnie można taki starter zastosować. Współczynnik wzrostu. Nie łudźcie się, że na przykład zaszczepiając litrowy starter z 100 miliardami komórek, że będziemy mieli przyrost, nie wiem, tam razy 5, tak? Bo tak nie będzie. W takim starterze o takiej objętości jest, substancji pokarmowych jest po prostu za mało. Trzeba by zrobić starter taki 20-litrowy, żeby taki współczynnik, to jest przypadek zaszczepienia z właśnie startera 100 miliardami komórek, czyli teoretycznie łaistym, tak? Ale jak z tym jest, to tam już inna bajka. Ale tak to faktycznie może wyglądać. Znaczy nie może, ale no tak, no tak to jakby no statystycznie wygląda. 20 litrów to takie lekkie piwo, tak? To taka jakby, znaczy to nie jest jakby sugestia tego, ale no tak można to jakby tak no odczytać. Można sobie zrobić po prostu lżejsze piwo, tak? Zebrać gęstwę i dopiero na takiej gęstwie przemnożonej ileś tam razy robić. Ale te współczynniki wzrostu nie są aż takie duże dla mniejszych starterów. Natomiast przy zaszczepieniu 100 miliardami, jeśli, to jest jakby odwrócona sytuacja, współczynnik wzrostu w funkcji jakby współczynnika zaszczepienia, czyli ile mamy tych komórek na miliardy na mililitr, tak? Jeśli mamy, nie wiem, półtora litrowy starter, a zaszczepiamy tam, nie wiem, 30 miliardami, to ten współczynnik będzie całkiem taki pokaźny, więc taka nasza fiolka w 1,5-litrowym starterze spokojnie ten współczynnik wzrostu jest na tyle duży, że mamy całkiem przyzwoite jakby ilości tych komórek do zdrowego zaszczepienia rzeczki. Za mało drożdży, za dużo drożdży. To jest taki dylemat. Ja wam powiem tak, w mojej praktyce piwowarskiej nie zauważyłem nigdy negatywnych efektów dodania zbyt dużej ilości drożdży, tak? Ja nigdy nie wyczułem jakichś takich właśnie żadnej autolizy.
to w swoim piwie jakimś miał kiedyś tą autolizę ręka do góry, bo ja nie stwierdziłem, tak? No jak to się objawia? No to troszkę śmierdzi. Pytanie, czy to da jest... Da się nie pić. Pytanie, no ja wiem, wszystko się da. Pytanie, czy to, aby na pewno jest autoliza, bo to, no ja nie stwierdziłem, nie? No, ja też nie jestem jakimś tam super nosem, ale... No może nie tak, jak za długo leżały drożdże w brzeszce, nie było oddzielone, no to wtedy... Piwie. No już to nie piwie. Ile leżało? Piwie, no dobrze, piwie. Ile czasu? 3 tygodnie. 3 miesiące drajstą leżało. No właśnie, znaczy no... Wszystkie no, moje piwa by wtedy były... No, ja myślę, że pan rozumiał jakieś zakażenie. Nie, zakażenie nie było. Nie, no dobra, śmieję się, ale... Jakoś, no. Słuchajcie, znaczy tak, no więc... to jest raczej taki przypadek na przykład repasażu drożdży z gęstwy, tak? No ja się przyznaję wam szczerze, nie certolę się, bo ja do tego mam takie podejście, no, w browarze domowym, tak? No bo laboratorium to jest jakby trochę inna sprawa, ale w moim browarze domowym ja po prostu wrzucam to, co mam, nie? Nie odmierzam tam jakoś mililitrów, tak? Kniach i ma działać. Tak, te dwa podejścia do startera, czy tam generalnie w ogóle, no ale dobra, no do startera. Są takie poradniki, jak zrobić starter, gdzieś tam wynalazłem na jakichś głównie angielskojęzycznych takich źródłach, że tam taka lista tam 12 punktów, sprawdź tam, jaką masz datę na fiolce, przelicz, ile masz komórek tam i taka tam, no to jest dobra metoda, tylko taka, no dosyć taka formalna, taka... naukowa taka, tak ja ją nazywam i to nie jest zła metoda, to jest bardzo dobra metoda, bardziej powtarzalna, mamy więcej kontroli. Natomiast powiem wam szczerze, że jeśli nie chcecie tego robić, to nie róbcie. Róbcie po prostu starter, obserwujcie go, pomąchajcie go, zanim go wlejecie, to jest bardzo ważne. Ja raz robiąc starter do Weizena, właśnie zrobiłem w słoiku, bo coś kolba była nieumyta, ciach i tam przykrywką tak, a przykrywka pod spodem to miała rdze i tam jakiś syf był. Ja tego nie zauważyłem, nie wymyłem tego, nie wymieniłem tej pokrywki, a drożdże trochę wylazły i tam się zakażenie wdało, nie? I tak mówię, no pewnie będzie okej, okay, nie? Ale pomuchałem ten starter, nie wlałem go do brzeczki, bo tak cuchnął kwachem, że był po prostu zepsuty. Także oglądajcie starter, obserwujcie go, mieszajcie go, wąchajcie, będzie ok, nie? Jeśli nie chcecie tego naukowego podejścia, ono jest bardziej powtarzalne, ale jeśli nie chce wam się, nie martwcie się, tak? Róbcie swoje. Dodatkowe rady. Różnica temperatury między starterem a brzeczką maksymalnie 5 stopni. Dlatego no, przy lagerowych trzeba zrobić ten, jak to było? Cold crash. O, piękne to jest. Nie, no tak, bo to nie będzie dobre, jak zafundujemy drożdżom taki szok, że do takiej zimnej brzeczki taki ciepły starter. To nie jest dobre. Także przy lagerowych ja też robię ten cold crash, tak. A w ale-ach przy jakiej temperaturze najlepiej zapodawać drożdże? No to zależy od tego, co robimy, nie? Bo to są też różne jakby szkoły. Czasami się zadaje drożdże w trochę niższej temperaturze, żeby właśnie ten szok tak naprawdę zapodać drożdżom, żeby na przykład jakąś większą produkcją czegoś tam się odwdzięczyły. Także to nie ma reguły, tak? To też od szczepu zależy, no generalnie, no nie wiem, no między powiedzmy 17, tak, a 20 stopni, tak, no ja bym tak zadawał. No. A generalnie w górniakach nie jest tak, że najlepiej zadawać drożdże w takiej samej temperaturze, jak jest brzeczka? Tutaj pisze, że no tak, max no... 15 stopni, ja na przykład schładzam w takiej samej temperatury i wtedy dopiero wlewam. Schładzasz... Starter i brzeczkę, czy nie, tak? Starter do brzeczki. Starter do temperatury brzeczki. No, okej, okay, no nie, no. Tak, no, to jest dobre, tylko jak to robisz, bo to tak... Termometr, o, patrzę w środku, co się dzieje, no. Aha. W starterze? Tak.
Znaczy w starterze może mniej, bardziej wstawiam do lodówki, mierzę sobie brzeczkę, chwilę wcześniej wyjmuję drożdże i dopiero po jakimś czasie zadaję. Wiadomo, że to co jest... No okej, okay. No dobra, no jest to jakieś przybliżenie. Tak. Tuż przed zadaniem składem wiadomo, że to jest mniejsza ilość cieczy, więc ona się szybciej składza, no tak, więc chwilę przed... Macie gdzieś opisane, jak się zachowują dane drożdże, co można oczekiwać, jak się zada w mniejszej temperaturze albo większej? Nie, nie mamy jakiegoś takiego poradnika. Nie mamy, ale chyba żaden producent tego nie podaje tak naprawdę. Nie mamy. To jest kilka książek o tym, że właśnie... Ale to chyba zależy od zbyt wielu czynników, żeby to tak prosto opisywać. Tak mi się też wydaje, bo to... Droże są jednak organizmem, które reagują na bardzo wiele różnych czynników, a nie tylko na temperaturę. W każdą, eksperymenty w każdą. No tak, tutaj to takie podejście z tym cold crushem, tak? Powąchajcie, pamiętajcie, wąchajcie startery. Dobrze, że na tym wiedziecie. Pasażowanie drożdży. To jest coś, co jest fajne i warto to robić. Można sobie zrobić jakby coraz mocniejsze piwa, tak? Jak nie wiem, pisze do mnie jakiś tam piwowar domowy, no jaki mam zrobić starter, jak chcę zrobić portera bałtyckiego, tam 24 Belgie, to ja mu mówię, zrób najpierw dwa zeszcze piwa i dopiero na gęstwie zrób tego portera. No tak, no bo to to jest najlepsza metoda, tak? Najlepiej zbierać drożdże górnej fermentacji z góry. Tak zwane top cropping, tak? To są drożdże, które są najmniej zanieczyszczone, najbardziej żywotne komórki. One są najlepsze do pasażowania. Na dnie są różne osady, tam resztki chmielin i takie rzeczy. Na górze mamy tylko najżywsze, najzdrowsze drożdże. To też jest szkoła, że zbiera się piano, prawda? No to... Najpierw się zbiera te takie olejki chmielowe, które tam weszły, te brązowe, się je ściąga, a potem... No tak. To jest lepsze od tego top croppingu, bo top cropping to rozumiem, że jest górna warstwa osadu, tak? No nie, no to jest ta piana drożdżowa tak naprawdę. Piana, tak. No tak, ale ona później, ona z tej piany tak naprawdę robi się taki kożuch, gruba taka warstwa. Po jakby zakończeniu, krótko po zakończeniu fermentacji burzliwej, tak trzeciej... Ale to mówimy o takim trzecim, czwartym dniu fermentacji. Tak. Trzeci, czwarty dzień. No i ja wam pokażę, jak ja to robię, tak? Jak to może wyglądać. To jest taki, no akurat mam taki przezroczysty fermentor. To była jakaś imperialna IPA chyba. To była chyba ta IPA, o której ci mówiłem. Albo ta poprzednia, bo ja zrobiłem taką 18, a później zrobiłem taką 20, tam jedynkę taką solidną bardzo, nie? No spójrzcie, tak, bo najpierw jest piana, a później ta piana sobie opada, gdy już ta główna fermentacja sobie minie. Jest taki kożuch, to są drożdże, tak? Najlepsze do pasażowania drożdże się właśnie zbierają na górze, stąd też jakby nazwa górnej fermentacji, tak? Bo one się zbierają na górze. No i tak to ładnie wygląda, takie skrzepy drożdżowe, mnóstwo najlepszych komórek jest właśnie w tej pianie. No i ja, proszę was, to jest moja ręka. Odkażona. Tak, oczywiście. Zdezynfekowaną łyżką stołową powolutku zbieram tą gęstwę do wyjałowionego słoika. Ktoś może powiedzieć, że tutaj eksponuję te drożdże na jakby otwarte powietrze, no ale okej, okay, ale słuchajcie, tych komórek drożdżowych tam jest tyle, one po prostu, no nawet jak tam spadnie na nie jakaś bakteria, no to niespecjalnie ma jakieś szanse tak naprawdę, tak? Ja używam takiego porównania, to tak jakby na żyletę, słuchajcie, wpuścić Pudzianowskiego w stroju Lecha Poznań, nie? No co z tego, że jest duży, no nie da rady całej żylecie, nie? No bo po prostu się nie da. To tak samo tutaj. Ta przewaga liczebna tych drożdży jest tak duża,
że tam ta jedna bakteria, czyli ten jeden pudzian, no, se mogą, nie? Lecha, a z kim jeszcze taka kosa jest, nie? Polonia. A, tak? Z Polonią, no ale... Co to no jest? Tak. No to te czarne koszule, tak? Tak. No, no tak, tak, tak. Dobra, no dobra. I słuchajcie, tych drożdży nie ma jakoś bardzo dużo. Jak się zbierze z dołu, to zwykle tej gęstwy jest tam dużo. Tylko pamiętajcie, tam są nie tylko drożdże. Też różne takie rzeczy, których no, nie do końca chcielibyśmy pewnie je pasażować. Natomiast tej gęstwy, o, ja tyle zebrałem, tak? Może to jest, nie wiem, 200 ml może. Może nawet trochę mniej. Ale to są najlepsze drożdże do pasażowania. Teraz tak, jeśli chcemy je użyć krótko, po tym zebraniu, nie musimy robić nic. No nie wiem, 2 dni, tak? Jeśli chcemy przetrzymać je trochę dłużej, powinniśmy je przepłukać. Polega to na tym, że zalewamy taką gęstwę wodą przegotowaną i ostudzoną, tak? Nastawić czajnik wieczorem, rano będzie miała ta woda już temperaturę pokojową, zalewamy czymś takim, wyjałowioną łyżeczką, mieszamy tak, żeby to wszystko było homogeniczne. A w jakiej proporcji? No, na przykład takie, nie? 2/3, tak? No tak, ale wiesz, no to nie ma tu jakiegoś tam jakiegoś przepisu, ja czasami zalewam aż prawie do końca, nie? Chodzi o to, żeby to środowisko, czyli te resztki piwa, wypłukać tak naprawdę, bo to nie jest dobre środowisko dla drożdży. One lepiej będą przechowywane, gdy będą w takim neutralnym jakby środowisku wodnym. Żeby alkoholu nie było, tak? Żeby nie było alkoholu i tych wszystkich innych produktów ich metabolizmu. I tak to robimy, mieszamy, odstawiamy do lodówki, zlewamy to i napełniamy jeszcze raz. I tak no, po 3 dniach, przynajmniej 2 razy trzeba to zrobić, lepiej 3, tak? Po jakimś czasie, po którymś tam razie ten płyn już będzie taki bardzo przezroczysty. I wtedy takie drożdże w lodówce można sobie spokojnie przechowywać kilka tygodni. Tą wodą? Tak. Ja tak robiłem, przechowywałem chyba nawet 5 tygodni i tą gęstwę dodawałem do brzeczki i szło potem, tak. Potem nie? Zadaje się, rozumiem, tą gęstwę znowu. Tą gęstwę się, tak, bo no, właśnie, jeśli wody... zebrana z góry, to tutaj nie ma żadnych takich chmieli, tak? No zauważcie, jak zbieracie drożdże z dołu, to tutaj zawsze jest taki syf taki, później tu jest taka warstwa jasna, to są te najlepsze drożdże, a na górze też są jakieś tam takie syfy. Gdy zbieramy z dołu, no to trzeba się postarać. Tutaj, gdy zebrane z góry, to są wszystko najlepsze drożdże. Stąd to ten top cropping dlatego jest taki fajny, tak? Bo selekcjonujemy tak naprawdę, znaczy, no nie my, ale no też my, ale jakby drożdże same wyselekcjonowały sobie, że ta piana to są najżywsze drożdże, które brały pełen udział w procesie fermentacji piwa. A jak ściągamy w tym top cropingu ten kożuch, to nie pogarszamy jakby warunków w tym piwie pierwotnym, bo nie ma tego kożucha, który chroni nam piwo troszkę. No ale teoretycznie tam masz już sporo. Nie, moim zdaniem nie. One zrobiły swoją robotę główną. Słuchajcie, szukam teraz tylko śrubokręcika, bo tutaj zaraz jakiegoś ochotnika. Prosimy o rozkręcenie komputera. Na 17 starczy taki starter. Przepraszam? Na 17 WLG. Czy jeszcze trzeba raz zebrać? Nie. Raz moim zdaniem wystarczy, no to można oczywiście sobie tam jakoś przeliczyć to, ale no pytanie, co robimy naukowo, czy co robimy po piwo? Kto jest ten? Kto jest chętny do rozkręcenia? Tak? Zadaj pytanie na grupie MOTU albo na grupie Wspólne Zakupy Piwowarskie Warszawa. A gdzie mieszkasz? W jakiej dzielnicy? O, tu. Wrzucają. Czasami wrzucają, potrzebuję gęsty od tego i tego. Niech ktoś poratuje. No, ale ja też, wiesz?
Ale nie aż, ale nie taki, żeby to był jakiś chłopak, nie? Nie, nie, no tu, nie, no tak, ten. Z tego też trzeba gęsto robić, znaczy starter z tego nie. Nie, ja, nie, ja z tego nie robię startera już. Tych komórek już jest tak dużo tutaj, że już się to nie bawię. Dobra, teraz... Tak, jest, ale to tak, to jest coś, co się nazywa myciem jakby drożdży, a to ja, to co ja wam pokazałem, to jest przepłukanie, tak? Po angielsku to jest rinse, tak? Czy rinse, jak? Rinsing, to jest przepłukiwanie właśnie wodą, a washing to jest właśnie w roztworze kwasu. Słuchajcie, to tak, ale to mycie kwasowe to jest taka metoda, moim zdaniem, raczej w browarach większych, tam gdzie mamy gęstę, pasażujemy ją, to jest taka troszkę ostatnia deska ratunku. Chodzi o to, żeby gęstę, którą mamy, podejrzewamy ją o to, że jest zakażona, żeby ją jakby przywrócić jeszcze do życia, tak? Robi się taki roztwór, tak żeby pH było między tam 2 a 2,5 i w czymś takim, w takim roztworze się jakby kąpie się te drożdże, tak? Bo bakterie, większość jakby bakterii takiego pH no nie przeżyje, tak? Takie mycie się robi między 60 a 90 minut, ale pamiętajcie, że to dla drożdży też nie jest neutralne, to nie jest dobre pH dla drożdży. I to jest raczej taka ostatnia deska ratunku. Musicie mieć pH-metr. No więc ja tego nigdy nie robiłem, bo uważam, że w praktyce domowej to nie jest jakby, to nie jest gra warta świeczki. Tak? Także oczywiście możecie z tym eksperymentować, ale to moim zdaniem nie jest jakby temat dla piwowarstwa domowego. To jest raczej gdzieś w jakimś komercyjnym, gdzie i to też się robi tylko tak, no, w ostateczności. Także to nie jest taka jakby powszechna praktyka. Mycie, znaczy płukanie wodą jest w domowych warunkach jest moim zdaniem wystarczające. O mieszadle teraz. To są jakby przyrosty dla różnych jakby metod traktowania, tak? Nic nie robienie. Potrząsanie tylko, tak? Ja to robię, bo mojej żonie przeszkadza to mieszadło. No i faktycznie na mieszadle uzyskujemy w jakimś tam czasie najlepsze przyrosty. Mieszadło. No najlepiej, nie wiem, albo niech to pójdzie, bo ja mogę. Albo wy sobie po prostu to, tak, zobaczcie, jak to wygląda. Stary ten wentylator od komputera, dysk twardy, taki stary też, najlepiej mieć sąsiada, który jest informatykiem, ja tak mam, tak? Powiedziałem, przyniesz mi jakiś tam stary dysk, dobrze, przyniosę ci, mam w pracy całą szafę takich dysków. No i faktycznie ma taką szafę, przyniósł mi, tam są takie bardzo silne magnesy. Wykorzystałem starą ładowarkę od telefonu komórkowego, takiego przedprototypowego, jako źródło napięcia stałego, regulator napięcia, skąd tam też wymontowałem. No i dosyć prosta konstrukcja plastikowa, taka obudowa do urządzeń elektronicznych. Wszystko, tak? Dosyć ważne jest, żeby ten magnes, który tam się kręci na tym wentylatorku, nie był zbyt blisko tej górnej jakby przykrywki, bo wtedy ten dipol ma tendencję do wypadania z tej orbity. To pole magnetyczne lepiej, żeby nie było aż takie silne, tak? Taka jest moja obserwacja. Ja na tych śrubkach dystansowych troszkę obniżyłem tam, żeby to nie było aż tak blisko siebie. To mieszadło mnie kosztowało, nie wiem, może ze 20 zł, tak. No ale tak jak mówię, dosyć tam jakoś stuka, chałupniczo. Nie, no to, że stuka, to nie jest wina mieszadła, to jest wina, że no szkło kolby jest tam tak nie do końca równe, tak, no i ten dipol tam, no trudno, nie? Znaczy nie wiem, jak bym się uparł, to bym tam robił na tym, ale ja wam powiem, jakoś tak... Przyzwyczaiłem się do tego, że ja faktycznie ręcznie mieszam te startery i uważam, że mam bardzo dobre wyniki, tak? Jeśli chodzi o moje piwa, tak. A ten wirek, ten mieszadle, jak się dobrze mieć? Jakoś to mocno musisz podkręcać? No,
No, dobrze, żeby był, no ale ja na przykład nie mam aż takich dużych prędkości obrotowych, bo nie mam takiego dużego napięcia z tego mojego. No, dobrze, żeby dochodził tak do dna, no ale to też nie jest jakiś taki parametr super kluczowy, bo tak jak mówię, to nie jest dobra metoda na napowietrzanie tego, to chodzi o mieszanie, także jeśli on nie będzie nawet do dna dochodził, to też nie będzie jakoś bardzo źle. No tak to wygląda tutaj na zdjęciu, tak wygląda w trakcie przerwy. Tyle z mojej strony. A jeszcze pytanie mam, tak. Może już ktoś pytał do dwóch poprzednich slajdów. Ty w swoich drożdżach ile pokoleń maksymalnie polecasz? 5-6? Wiecie co, no to też nie ma reguły. Słuchajcie, jest istotne pytanie. Drodzy Państwo, ile razy można takie drożdże pasażować? 4 razy. No, to też nie ma jakiejś reguły. No, ja znam browary, które pasażują i po kilkanaście razy nasze drożdże, nie? Ale to trzeba dużo ważyć, regularnie, żeby przerzucać tak naprawdę drożdże z jednego piwa od razu do drugiego, nie? I tak jak mówię, dużo lepsze efekty się uzyskuje zbierając drożdże z góry, bo wtedy jest jakby to pasażowanie jest jakby zdrowsze, tak? Ja nie wiem, ja chyba w swojej praktyce robiłem chyba maksymalnie 4 pasaże tak na jednych drożdżach, ale to nie znaczy, że to jest maks, nie? Bo tylko po prostu skończyły mi się pomysły na piwa dla danego szczepu, nie? Bo to tak... Chyba w Anglii jest taka metoda, nie wiem, w jakimś browarze, ale takim starym jakimś, ale'owym, że oni mają beczki i tak połączone ze sobą, że po prostu ta piana przelatuje do następnej. Do nowej beczki, no, bardzo dobra metoda, no. Mają takie kontinuum. Okej, no spoko. Tak. W sumie tak zrobiłem, ale to jest herezja. Zadanie drożdży bezpośrednio z fiolki do brzeczki, bez startera, tak po prostu jakiś lajcik, 10-20 litrów i z tego zebranie gęstwy i potem coś jak rozgonienie suchych drożdży na coś mocniejszego. No, nie, to nie jest herezja. No pod warunkiem, ja bym tylko wtedy spojrzał na datę tej fiolki. Jeśli ona jest świeża, no spoko, no. Zebrana gęstwa po tym lekkim piwie bezpośrednio z fiolki, rozumiem, że nie będzie jakaś tam zmutowana. Nie. Powiem wam tak. Takie rzeczy spokojnie można robić ze szczepem na przykład FM41. On jest tak to żywotny. Co? Na kwejkach. To kwejki. No nie mam jakby takich super osobistych doświadczeń z tymi kwejkami. Ja też nie, one są tak do tyle dziwne, że ciężko powiedzieć, czy coś się z nimi stało, czy nie. No właśnie, ale spokojnie takie zadawanie ze świeżej fiolki bez startera można na pewno z 41 robić, z 21, bo to też jest... Tak... Lekki oczywiście, tak? No lepiej tak. No bo taką fiolkę wrzucić, nie wiem, do tam... 52 też się sprawdzają. Tak? No właśnie, no więc nie, to nie jest herezja, no ale no, zawsze drożdżą będzie trochę ciężej, zawsze lak będzie dłuższy, ale jeśli to jest lekkie piwo, to spoko, to tak można robić. To co, jeszcze jakieś pytanie? Tak, jedno pytanie. Jak się prowadzi tą fermentację, to pierwsze, rozumiem, 2 dni to restrykcja, jeśli chodzi o wzrost temperatury, a potem podkręcamy trochę o 2 stopnie, żeby tam jeszcze dojadły jakieś różne dziwne... No to... Nie ma reguły. Nie ma reguły. To już jest... Tego, co chcesz uzyskać. To już jest warsztat piwowara, no to różnie, to... Nie, no nie ma reguły, nie? Słuchajcie, ja powiem tak, co mi się teraz przypomniało a propos twojego pytania. Na konkursie piw domowych w Cieszynie teraz podczas wyboru Grand Championa jury postanowiło, że oprócz tej głównej nagrody, którą wygrał Dawid Bobrych za New Englanda, będzie przyznana nagroda za Rye Wine'a Mariusza Bestryka. I Mariusz udostępnił recepturę tego piwa, jak ono powstawało.
to tak naprawdę najpierw był stopniowy wzrost temperatury, już w tej chwili nie pamiętam, ale gdzieś tak od chyba od 13 do 18. Później przelał, znowu obniżył temperaturę do jakichś tam 12, później znowu do 9 i później stopniowo dopiero do góry szedł. Także w zależności od stylu, od doświadczenia, od rodzaju wdroży, to jest, musisz jakby sam wypracować swoją drogę. No to jest. No tak, przy 14 to już zaczynają opadać, nie? No tak, to też zależy od szczepu. Są takie szczepy, które przy 14 już są dawno wyłączone. I, ale jak później... to właśnie jest, że jak one już. Wpadną w jakąś taką stan hibernacji, to załóżmy w tym 14 czy 13, podniesiemy temperaturę, to one nagle ożyją, czy... Generalnie tak, ale nie ma reguły i to no może to być trudne, no ja... Nie, raczej nie przesadzać, tak? Raczej nie przesadzać. Raczej z niższej w górę. Tak, tylko że bez przesady z tą niskością, nie? Bo po prostu no, zrobimy im... I zrobimy im mocno podwórkę. Minus 80. To na początku. Fahrenheita. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Tak? Aha, są pytania. Czy piwa są na waszych drożach, które fermentowane tutaj? Na festiwalu? No są. No jest na pewno sporo. No. Znaczy, nie przeszedłem się jeszcze, bo ja przyjechałem dosyć późno, ale no... Co wam powiem, no na pewno trzech kumpli robi na naszych drożdżach. Robi sporo browarów, także Perun teraz też ma na pewno naszych, kto tam jeszcze? Widawa robi na naszych, Zakładowy robi na naszych, kto tam jeszcze? Waszczukowe robią na naszych, Golem robi na naszych i jeszcze kilku innych, ale już nie mają, także no, polecam. A jeżeli mamy takie, już te zebraną tą gęstę, tak, to mówi pan, że można tam trzymać ją jakiś tam czas, te kilka tygodni w lodówce. No a można. Na przykład można ją zamrozić i nie wiem, po kilku miesiącach. Nie, mrozić nie, bo to nie, to nie jest. Ale to się robi w to przechowywanie się robi dla bardzo małych jakby objętości i w specjalnym roztworze, który zapewnia, że to wszystko nie zamarza, a w domu raczej pan nie zrobi tego, także nie. Niech pan nie zamraża tego, bo to nie będzie dobrze. Nie wymraża. Niech pan nie wymraża. To co, słuchajcie, kończymy. Słuchajcie, dajcie mi się piwa na razie. Dziękujemy Filipowi za fajny wykład. Mam nadzieję, że przekonacie się do drożdży FM. A, czekajcie, jeszcze konkurs. A, no właśnie. Do rozdania ten, dobra, słuchajcie.